Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z wami z kuchni, zaraz szybko zrobię makijaż i śniadanie. Czy makijaż już mam prawie zrobiony, jeszcze tylko rzęsę puder brązujący, ale ponieważ mam niewiele czasu do wyjścia, to stwierdziłam, że się z wami przywitam i dokończę sobie makijaż z wami. I kochani, zanim zaczniemy ten film, to chciałam was serdecznie zaprosić do subskrypcji mojego kanału, dawno tego nie robiłam. Ja powiem wam szczerze, że zapominam o tym, żeby tutaj wam się przypominać. I potem dopiero przypomina mi się to, jak już montuję film. Mam takie, kurde, znowu tego nie powiedziałam. Więc póki pamiętam, to zapraszam was, jeżeli podobają wam się moje filmy. Wiem, że jest tutaj sporo osób, które mnie oglądają, a nie subskrybują, także będzie mi bardzo, bardzo miło, jak to się zmieni. Dawno w ogóle mnie tu nie było, w sensie film był, ale dawno nie nagrywałam, ponieważ jak wróciłam do domu, a już minęło kilka dni, odkąd wróciliśmy do domu, to tak jak wam wspominałam na końcu poprzedniego vloga, niedługo mi wychodzi nowa kolekcja Moody i po prostu pochłonęło mnie to maksymalnie. Teraz w tej kolekcji wyjdzie sporo nowych produktów. Będą, słuchajcie, mogę wam trochę zdradzić. Będą między innymi t-shirty, będzie też coś dla panów, ponieważ będzie jeden model, który będzie takim uniseksem. Na razie nie będę więcej zdradzać, o co chodzi, ale chciałam wam taką zajaweczkę powiedzieć. Będą nowe bluzy, prawdopodobnie jeszcze w tej kolekcji wypuścimy nowy krój spodni. Będzie mega fajna sukienka. Pomysł na tą sukienkę pojawił się w ogóle już w momencie, w którym robiłyśmy nasz pierwszy drop, czyli tą kolekcję Basic. Natomiast z uwagi na to, że była to dość skomplikowana forma, to no, potrzebowałyśmy trochę więcej czasu, żeby ten model dopracować, tak wiecie, na 100%, ale już teraz ten model się na pewno pojawi. Także będzie tych nowości sporo. Będą, słuchajcie, też leginsy, nad którymi też bardzo długo pracowałyśmy i też miałyśmy w planach wypuścić je wcześniej, ale my mamy takie założenie z Ewą, że wolimy zaczekać, 40 tysięcy razy wszystko sprawdzić, czy nie mogłoby być jeszcze lepiej, same to testować i wypuścić taki produkt, do którego jesteśmy po prostu przekonane w 300%. I powiem wam, że ja sama się nie mogę doczekać, bo na razie, wiecie, mam gdzieś jakieś prototypy i chodzę, ale nie mogę się już doczekać, aż sama założę finalne wersje tych produktów, już takich, wiecie, z metkami, ze wszystkim. Słuchajcie, ja właśnie czekam na Ewę i Ewcia powinna być tutaj za 5 minut, jedziemy jeszcze w parę takich miejsc, wiecie, w stylu hawciarnia, szwalnia i tak dalej, i tak dalej. A potem jadę, słuchajcie, do babci, ponieważ jedziemy z mojej babci kotem, to jest kot, który wychodzi na dwór, zeszczepić go na wściekliznę. Ponieważ nie wiem jak tam u was, ale w Warszawie już zostały takie komunikaty, że grasuje wścieklizna, a jednak to jest kot wychodzący. W ogóle kot mojej babci to jest taki po prostu łobuz osiedlowy. To jest taki typowy wychodzący kot. Moja babcia też ma dom, więc wiecie, jest to o wiele łatwiej, żeby sobie kotek tak wychodził. Jak ja sobie w ogóle pomyślę, że mój Benżuś by wychodził na dwór, to powiem wam, że ja nie wiem, to by chyba było dla mnie za bardzo stresujące. Ja bym się tak bała, że coś mi się stanie, że on nie wróci. Dajcie zdać w ogóle, jak macie koty, czy one wychodzą, czy nie. To mnie zawsze ciekawiło, bo jak jeszcze mieszkałam w domu z rodzicami, to wszystkie nasze zwierzęta, psy to wiadomo, ale koty wychodziły i właśnie potrafiły przynosić nam do domu jakieś, wiecie, myszy, ptaki i tak dalej. Ale jakoś to było takie naturalne, a teraz jak mamy kotki w mieszkaniu, no to nie wyobrażam sobie, żeby one wychodziły na dwór. To na pewno byłby dla mnie jakiś gigantyczny stres, nie wiem. No nie bardzo. Zresztą nawet tutaj nie miałby chyba gdzie wychodzić. A słuchajcie, po tym weterynarzu jadę spotkać się z moją Asią. Także stwierdziłam, że nagram ci dla was takiego luźnego vloga z mojego dnia. Widzę się z Asią w ogóle w super miejscu, które bardzo, bardzo lubię i chyba którego wam jeszcze tutaj nie pokazywałam. Jeszcze muszę nam zarezerwować w ogóle stolik, ale to może zrobimy w aucie, bo mam jakieś 3 minuty. No i słuchajcie, nie mam pojęcia kiedy to się stało, ale jest już wieczór. Jestem spóźniona do tego weterynarza z babcią. Wiem, że Juri czeka z obiadem. Wracam do domu. Czeka na mnie pad thai. Dobra, zabieram się za szybkie jedzenie. Idę już, słuchajcie, na miejsce. Właśnie podeszłam pod restaurację, w której się umówiłam z Asią. Ogólnie umówiłyśmy się w restauracji Frida i to jest restauracja, którą w ogóle znam dzięki Osi i Ogi. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Bardzo, bardzo ją lubię. Słuchajcie, wygląda ta knajpka i to jest restauracja meksykańska. I wchodzimy do środeczka. Dzisiaj generalnie, słuchajcie, jest piątek, jest tak dużo ludzi, że mamy takie miejsce jak na prawdziwą randkę. Słuchajcie, mam taką trochę gorszą jakość, bo nagrywam telefonem i jest ciemno, ale chcę wam powiedzieć, że ta restauracja nazywa się Frida, jest na Nowym Świecie i jeżeli lubicie meksykańską kuchnię, to jest naprawdę mega dobre jedzenie. A co tu jadłaś? Na czołasy. Na czołasy są... Czy już mogę, czy nie zamówię?
Ja na pewno poproszę. Zjemy naczoski, przepyszne naczoski. W ogóle chciałam zauważyć, widzowie i wytrynie, że zrobiłam kreskę na oku. Faktycznie, to nawet tak u sobie. No nie. Zamówiłyśmy Aperola, pan zapytał taki normalny czy grande? I my tak zaczęło niewiele myśląc, nie no grande. A ten Aperol jest wielkości naszej głowy. Nawet nie wiem co to, o Boże, jakie to jest ciężkie. Moja głowa. No, zobaczcie. Spacerujemy sobie po nowym świecie i ja jestem zszokowana, że są jeszcze dekoracje świąteczne. Ja ci powiem więcej, ja je widzę pierwszy raz. Naprawdę? No co ty, nie byłaś tu w grudniu? Zobaczcie, nadal są dekoracje świąteczne. Jakoś nie wiem, żyłam w przekonaniu, że 6 stycznia to wszystko zniknie. Pogoda nas nie rozpieszcza, moi drodzy, także pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie. Nie tak jak moja przyjaciółka, która jest bez czapki. Chodzimy właśnie do Starbucksa jeszcze na herbatę. Jesteśmy na nowym świecie i muszę wam opowiedzieć historię związaną z tym miejscem. Tutaj pierwszy raz po 7 latach w tym Starbucksie spotkałam się z Jurim. Pewnego razu on do mnie zadzwonił, że jest tutaj w tym Starbucksie, a ja dosłownie byłam na zgody, także naprawdę bardzo, bardzo blisko. I rozmawiałam z Gosią, moją koleżanką, przez telefon i właśnie spotkaliśmy się tutaj z Jurim na kawę. To był właśnie ten Starbucks. A ciekawe w ogóle, czy mój Juri to pamięta, jak tu byliśmy razem. Zaraz mu wyślę filmik. Dziękuję bardzo. Idziemy. Chyba mnie oderwało od grania w FIFA. Miałem takie mieszkanie, odrywałam cię, powiedziałeś mi, że po mnie przyjedziesz. No dobrze, no przyjadę. Nie rzucę słów na wiatr. Nie rzucę, powiem Boże. Tobie jeszcze nie wolno. Wzięliśmy Asieńkę do domu, opiłam się tak tej herbaty, że po prostu tak mi się zasikło. Rozmowa małżeńska, pytam się Juria, kochanie, zauważyłeś, że zrobiłam kreski na oczach? A Juri mówi nie. Ja mówię, no wiesz co? A Jura, ty nawet nie zauważyłeś dzisiaj, że brodę obciąłem i byłam u barbera. Chciałam wam tylko powiedzieć, co do mnie napisał Juri. Bo wysłałam Jurewi filmik, że jestem w tym Starbucksie. Zresztą wrzucę wam tutaj teraz ten filmik. Z czym ci się mycha kojarzy ten Starbucks na nowym świecie? O ten? Ty z nami, jesteś... kojarzy mi się z nami i, że z twoimi okularami na pół twarzy. A ja pamiętam, jakie miałam okulary wtedy. Takie duże. One wyglądały trochę jak celinki. No faktycznie były na pół twarzy i nie chciałam się z tym spotkać. I ja najlepsze jest, słuchajcie, to, że... Bo nie miałem kasy wtedy. Bo chciałem odwołać to spotkanie. Ale albo mi chyba przelew przyszedł, albo coś. I mówię, to jest przeznaczenie. Juri się bał, że nie będzie mieć kasy na kawę ze mną. A ja... Bałem się, że Ewa wymagająca. No gdzież. Jakbyś mi powiedział, że nie masz hajsu, to bym ci postawiła tą kawę. Ale jak ja bym się czuł, no to ty... A ja bym doceniła szczerość. To było nasze pierwsze spotkanie po latach. No wiem, no tak głupio było. Cześć Ewa, słuchaj, nie widzieliśmy się 7 lat, postawisz mi kawę. Ale nie chciałam się w ogóle spotkać i to tylko dzięki Gosi. W ogóle się zdecydowałam na to spotkanie z tobą, bo ona do mnie mówiła przez telefon. Ja pamiętam, że z nią rozmawiałam, parkowałam miniacza tam z tyłu. No, tam, na Kopernika. Tam, gdzie, no na Kopernika, tam gdzie stajemy. I mówiłam do Gosi, Gosia, ja parkuję, ale ja właściwie to ja nie wiem, po co ja to robię? W ogóle nie, ja wracam do domu. Ona mówiła, Jezu, idź na to spotkanie, Ewa. Spróbuj, może będziesz miło, spędzisz czas. Ja mówię, dobra, już pójdę. No i było tak, ale było tak niezręcznie, pamiętasz? Nie, no pogadaliśmy. No, niby było fajnie, niby gadaliśmy, ale było trochę tak awkward. Nie widzieliśmy się długo. Bardzo. No, plus ty mnie zganiłaś i tak cieszę się, że z tobą gadałem fajnie. No tak, no. Mogłem tak samo cię, na przykład, nie wiem. A mogłem nie przyjść, na przykład, umówię się z tobą, cię olać i nie przyjść w ogóle i nic nie napisać. To bym nie była teraz twoją żoną. No wiem. A jak wtedy tam siedzieliśmy. No. I jeszcze pamiętałeś, który stolik. No, ja też, ja od razu, jak wyszłyśmy z Asią do Starbucksa, powiedziałam, Asia, to był ten stolik. To myślałeś, że będę twoją żoną? Nie. Wiedziałem, że będziesz moją przynajmniej dziewczyną. Wtedy? Nie, ja wiedziałem w Ikei. Ale to Ikea była później? No to tak, no to wtedy wiedziałem. A wiesz, że ja w ogóle zapomniałam o tym naszym spotkaniu? W sensie serio, nie pamiętam, że ja też. Tam... Wszystko się zaczęło ale od Ikei. Ale jak to kurde było? My się tam spotkaliśmy i co? I potem się kawy i ty się gdzieś śpieszyłaś później, no. I potem się nie widzieliśmy ile? Nie wiem, no kilka dni. Później spotkaliśmy się na Ikei. Nie, a to nie było tak, że my się spotkaliśmy 24 grudnia na Wigilię? Nie przyszedłeś do mnie do domu? A to było po Ikei, tak? Nie wiem. To było po Ikei. Po Ikei, bo ja 31 się wyprowadzałem z tego mieszkania, w którym mieszkałem. Nasze pierwsze spotkanie po latach było w Starbucksie. Mhm. Potem kontynuowaliśmy w Ikei, to grubo leciliśmy. Ogólnie wspieraliśmy firmy. A potem ja po świętach pamiętam, że wróciłam do domu. I ty też wróciłeś od mamy do domu. No. Na herbatę cię zaprosiłam. Ja się bałem Bengala.
Jurusie, Boże, wiecie, przysięgam wam, że on się bał Bengala. Jak on do mnie pierwszy raz przyszedł, zobaczył Bengala, to zrobił takie... No nie, no nie wiedziałem, no, duży kot. Duży kot, taki wiecie, no potężny. No taki też niespotykany. No zobacz, tata się ciebie bał. Wyobrażasz sobie? On się ciebie bał. Dzień dobry, moi kochani. Próbuję zacząć dzień od treningu, ale... Ktoś mi tu skutecznie przeszkadza. Mysza, to nie jest dla ciebie, wiesz? To nie jest dla ciebie. I bardzo mi się podoba w ogóle na tej macie i nie ma ochoty schodzić. Spaduwa. Spaduwa! No, zaczynamy trening. Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself. Po treningu czas na śniadanko, kroję właśnie pomidora, do tego oliweczki, dwa jajeczka, a na patelni robi mi się już ser halloumi. No wiem, że to nie wygląda jakoś super ekstra, wiecie, ale ja kocham halloumi, kocham jajko i kocham pomidory i te oliwki w ogóle zielone są rewelacyjne, to są oliwki sycylijskie. No i tak, także kochani, smacznego. Słuchajcie, jedziemy właśnie spotkać się z naszymi znajomymi, którzy są dzisiaj w Warszawie, a normalnie nie są z Warszawy. Wybraliśmy miejsce na to spotkanie, w którym sami nigdy nie byliśmy. Dzień i noc. Dzień i noc. Wchodzimy do środka. Zwracam honor. Nie chciałam tutaj przychodzić, bo mówiłam, że na pewno tu się nie będzie podobało. A naprawdę jest tutaj pięknie, zobaczcie. Bardzo ładne miejsce. Sztosik. Super to wygląda. Ciasteczko z wróżbą, tak od razu? No. Lecisz. Sukces zarówno w domu, jak i w pracy jest po twojej stronie. Sukces w domu? Z tobą. Zdrowy nie wie, jak bardzo jest bogaty. Mądre. Bardzo mądre. Siema. Ten młody człowiek, wspaniały, ma również swój kanał na YouTubie. Zapraszamy na kanał. Jak się nazywa kanał? Tolek Podłoga 72. Tolek Podłoga 72. Ty wam się wyświetli. No będę nagrywał coś. Chcesz nagrywać więcej? Zostawcie na zachętę takiego słowa. Na zachętę. Stwierdziłam, że świetnym pomysłem będzie założenie krótkiej bluzki. Jeszcze słuchajcie, ta bluzka, ja od razu wam mówię, że nie mam pojęcia skąd ona jest, bo jest bardzo stara. Ma, słuchajcie, z tyłu, o, tak wycięte plecy. Ale stwierdziłam sobie, dobra, idę tylko do knajpy, będzie spoko. Tak mnie przewiało, to już nie są te lata. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, jestem starsza, tym jest mi cały czas bardziej zimno. Dzień dobry, moi kochani, dzień trzeci. Trzeci raz w jednym vlogu się z wami witam. Miałam w ogóle nagrywać dla was vloga mojego jednego dnia. Skończyło się na trzech. Muszę wam pokazać, jakie piękne kominki zamówiłam, bo mi się tak podobają. Po prostu są mega. Tutaj macie nazwę. To jest Coma Fancy Home. Wygląda przepięknie ten kominek. Bardzo chciałam taki, żeby to było zdejmowane. Żeby łatwo się to czyściło. Tutaj sobie postawiłam drugi i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Powiem wam, że ja tak długo szukałam ładnych kominków. Zamówiłam takie cztery i wysłałam już Jurię, jak będzie wracać do treningu. Do Twinkle po woski, bo mi się skończyły. Został mi tylko Moroccan Mint i Blossom. Ja generalnie jestem zwolenniczką wosków zapachowych i bardzo lubię te kominki, tylko właśnie szukałam takiego, żeby ładnie wyglądał, żeby wiecie, się tak nie brudził od środka, znaczy nie wiem, jak się ten będzie sprawdzać, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Ja, słuchajcie, miałam mega aktywne dni. Wszystko w ogóle, całe moje plany jak zagorzowało u mnie, wszystko mi się pozmieniało, ale Juri nagrał dla was cały nasz wypad na kręgle. Ten materiał będziecie mogli zobaczyć na kanale u Jurija. Ja cały czas w ogóle nie mogłam uwierzyć w to, że miałam w tym ciasteczku z wróżbą to, że... bo ja w ogóle, wiecie co, ja tego nie skleiłam i zapomniałam w ogóle o tym i dopiero jak montowałam ten film, to mówię taki z Juri: ja w tym ciasteczku z wróżbą przecież miałam, że zdrowie. I dopiero się później zorientowałam, że faktycznie ja świeżo po tej kolacji się rozchorowałam. Co się rozchorowałam? No po prostu przewiało mnie, bo byłam ubrana nieadekwatnie do pogody. Ja czekam na Jurija, jutro mamy sesję zdjęciową, dużo się naprawdę teraz dzieje. Za chwilę Juri ma swój męski wypad z chłopakami, ja będę miała damski z dziewczynami. I taka rada od cioci Ewy, jak już wiecie, jesteście bliżej 30 niż 20, to po prostu trzeba zasłaniać lędźwia, no. Ja wam teraz bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu.
jeszcze na koniec chcę wam powiedzieć, że kupiłam Long for Lashes. Dziękuję za wszystkie polecenia. Dużo z was mi polecało mnóstwo różnych odżywek. I ona się pojawiała najczęściej i jeszcze olej arganowy. A akurat byłam w Rossmanie i po prostu miałam ją pod ręką. Przyznam się bez bicia, że jeszcze jej... Tam z dwa razy, no nie używam jej regularnie, no muszę pilnować, żeby codziennie regularnie jej używać i dam wam znać, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że jakieś będą. Dużo też z was pytało o moje wyniki badań i tak dalej. Tak jak w sumie podejrzewałam, te wszystkie zmiany są wynikiem właśnie hormonów i tego, że odstawiłam tabletki. No będę musiała na pewno trochę zaczekać na to, aż to się unormuje i ureguluje, ale jestem pod opieką lekarzy i sprawdzam to na bieżąco, także mam nadzieję, że szybciutko się z tym uporam, chociaż nie będę zapeszać, nie jest najgorzej, słuchajcie. Chociaż jak zawsze jak powiem, że nie jest najgorzej, to się budzę następnego dnia rano i jestem cała po prostu, wiecie. Dziękuję bardzo kochani za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał. Przysyłam wam dużo pozytywnej energii, całuję was bardzo mocno i do zobaczenia w kolejnym. Pa!